Chciałbym bardzo serdecznie przywitać pana posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego, radnych naszych grudziąckich, pana Zewańskiego, naszego inicjatora różnych ważnych inicjatyw społecznych. Bardzo proszę, panie pośle, o sprawach ogólnokrajowych, przede wszystkim problemów i z górnictwem, ale i dotyczących szeroko rozumianej gospodarki w perspektywie ogólnokrajowej. Bardzo proszę, panie pośle. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, cieszę się, że kontynuujemy te nasze comiesięczne spotkania dotyczące spraw i Grudziądza, i spraw ogólnopolskich. Dziękuję kolegom radnym, że będą kontynuowali, mam nadzieję, przez całą kadencję Rady Miasta te spotkania, które są również sposobem na informowanie mieszkańców Grudziądza o podejmowanych inicjatywach. Dziękuję pani Marzenie Drab, że jest z nami dzisiaj obecna. Proszę państwa, obserwujemy w Polsce w ostatnich dniach pewne nasilenie zdarzeń, zjawisk, które nie wiadomo w jakim kierunku się potoczą. Przede wszystkim chcę dotknąć problemu, który obserwowaliśmy, problemu związanego z kopalniami ze Śląskiem. Nagle, ni stąd, ni zowąd, jak właściwie Filip Skonopi, rząd wprowadził do Sejmu projekty, które miały de facto zamknąć kilka kopalni na Śląsku. Oczywiście to wywołało opór społeczny mieszkańców Śląska, które przede wszystkim w tej miejscowości, w których kopalnie zamykane się znajdują, ale zaczęliśmy zastanawiać się, skąd taki pośpiech, dlaczego projekty są zgłaszane nocą, drugie czytanie projektu zakończyło się o 2 w nocy, ja jestem w Komisji do Spraw Energetyki i Surowców Energetycznych, komisja o 4 rano pracowała nad poprawkami zgłoszonymi w drugim czytaniu. O co tutaj chodzi? Czy rzeczywiście uzdrowienie kompanii węglowej? Jeżeli tak, to pytanie bardzo zasadne. Przecież ta kompania od wielu lat boryka się z problemami. Były czasy lepsze, kiedy miała zyski. Wtedy nikt nie myślał o jakiejkolwiek restrukturyzacji i naprawianiu procesu również zarządzania czy zmniejszania kosztów. Teraz nagle się mówi, że 200 milionów miesięcznie generuje straty i trzeba 4 kopalnie zlikwidować, trzeba je zamknąć. Rodzi się pytanie zasadnicze, a gdzie jest do tej pory odpowiedzialność właściciela, nadzoru właścicielskiego, ministra Skarbu Państwa, a gdzie do tej pory był minister gospodarki, pan Piechociński z PSL-u, złotousty, który wszystkich poucza, czy to się wydarzyło miesiąc temu, czy miesiąc temu pojawiły się problemy tej kompanii. Oczywiście zmieniają się relacje na rynku, spadek ceny ropy powoduje również spadek cen węgla, ale czy można sugerować się tylko chwilowym wynikiem ekonomicznym? Tym bardziej, że proszę zauważyć, czy my mamy jakąkolwiek inną alternatywę oparcia systemu elektroenergetycznego na czymś innym niż węgiel? Nie mamy przecież elektrowni atomowej i w najbliższych kilkunastu latach żadnej elektrowni atomowej w Polsce nie będzie, niezależnie od tego, że ona budzi duże emocje wielu przeciwników, tak jak w każdym kraju, gdzie próbuje się na energii atomowej oprzeć system elektroenergetyczny. Tego nie mamy. Nie mamy łupków, nie mamy gazu z łupków, jest około 60 odwiertów w Polsce. Dla przykładu w Teksasie, który przoduje na świecie w wydobyciu gazu łupkowego, tych odwiertów jest około 27 tysięcy. U nas 62 odwierty na dzień dzisiejszy. Więc o czym my mówimy? Żadnej alternatywy nie będzie. Próbowaliśmy dywersyfikować, to była decyzja Prawa i Sprawiedliwości, dywersyfikować możliwość pozyskiwania gazu z innych kierunków niż rosyjski poprzez budowę gazoportu. Ślimaczy się nie wiadomo kiedy będzie otwarty. Mała Litwa była w stanie wybudować już funkcjonujący terminal gazowy, który zaopatruje kraje, nie tylko Litwę, ale również pozostałe kraje nadbałtyckie, Łotwę i Estonię. Spodziewaliśmy się, że ustawa o energii odnawialnej, która 2 tygodnie temu została głosami Platformy i PSL-u w Sejmie przyjęta, będzie jakimś istotnym wkładem w rozwój energetyki odnawialnej, tej, której oczekujemy. Przecież bardzo wielu obywateli marzyło o tym, by energetyka poszła w kierunku tak zwanym prosumenckim, czyli żebyśmy byli nie tylko konsumentami prądu, ale również mieli możliwość produkcji tego prądu poprzez panele fotowoltaiczne, poprzez pompy ciepła, poprzez kotły kogeneracyjne, poprzez niekwestionowaną, tam gdzie jest to możliwe, energię wiatrową,
poprzez geotermię, poprzez biogazownie rolnicze i tak dalej, i tak dalej. Ustawa, która została przyjęta, jest właściwie potworem, bo niczego z tego, o czym mówiliśmy, nie realizuje. Zakłada wsparcie wyłącznie, likwiduje również na przykład możliwość efektywnego produkowania energii poprzez zagospodarowanie, to co było bardzo popularne przez wieki w Polsce, cieków wodnych, strumieni, rzek, czyli odbudowanie elektrowni wodnych. To wszystko eliminuje, utrzymuje wielkie wsparcie do wielkich ferm wiatrowych, które wszędzie w całej Polsce budzą kontrowersje, i do współspalania biomasy w elektrociepłowniach i elektrowniach, czyli najbardziej korupcjogennego sposobu wykorzystywania biomasy. Jeszcze rozumiałbym, że ta biomasa pochodzi z polskiego rolnictwa, słoma na przykład, czy ścinki z polskich lasów, ale podstawowe źródło biomasy w tej chwili to są łupiny orzechowe sprowadzane z Nigerii i ścinki sprowadzane z Białorusi i Ukrainy. Czy o takie wsparcie energii odnawialnej chodzi? No przecież jest to kpina, to musi być naprawione. Więc nie mamy źródeł energii. Jesteśmy innych niż węgiel. Jesteśmy uzależnieni od rynku, od dostaw rosyjskich ropy, gazu, a teraz się okazuje, że mamy być uzależnieni od importu węgla z Rosji. Bo się tłumaczy, że u nas to się nie opłaca. To jest skandal szyty grubymi nićmi. To jest brak troski o system elektroenergetyczny Polski. Górnicy pokazali determinację, walczą nie tylko o swoje interesy. To jest bardzo łatwo napuszczać społeczeństwo. Ja widzę tę propagandę, że to górnicy walczą o swoje przywileje, bo chce im się kosztem społeczeństwa, trzynastek, czternastek i tak dalej, i tak dalej. Górnicy walczą o swoje miejsca pracy. Walczą o żywotność ekonomiczną osiedli i miejscowości na Śląsku, ale walczą również w naszym imieniu. I jestem im za to wdzięczny. Rząd właściwie wycofał się ze wszystkiego, co planował. Była mowa o zamykaniu kopalń, w tej chwili mówi się, że zamykania nie będzie. Była mowa o zwalnianiu kilku tysięcy górników, już tego zwalniania nie będzie. To pokazuje, że pani Kopacz i rząd, który jest przecież de facto kontynuacją rządu Platformy Obywatelskiej, nie ma żadnego pomysłu na Polskę. To spowodowało również zjawisko, które trzeba analizować, i Prawo i Sprawiedliwość nie jest zainteresowane podsycaniem nastrojów społecznych, ale wiele innych grup społecznych zaczyna podnosić głowę i mówić otwarcie, że dostrzegają, że obecny rząd nie dba o Polskę. To są ludzie zatrudnieni w energetyce, to są również od kilku dni rolnicy, są protesty w Polsce, są zapowiadane na najbliższy czas duże protesty, między innymi Marsz Gwiaździsty na Warszawę. Rolnicy, organizacje rolnicze stawiają pani premier wręcz ultimatum: albo rozmowy na temat ratowania polskiego rolnictwa, albo masowe protesty w całej Polsce. I proszę Państwa, to pokazuje, że ten rząd, który wyczerpał swoje możliwości kierowania państwem, ta koalicja nie jest w stanie już niczego więcej wymyślić. Może tylko jeszcze myśleć o tym, co ukraść, co sprzedać. Zamach na lasy państwowe był tego przykładem. Szczęśliwie różnicą kilku głosów udało się powstrzymać możliwość zawłaszczenia na spłaty bieżących problemów finansowych lasy państwowe. My, proszę Państwa, nie godzimy się na to, by ta ekipa, która sobie nie radzi, która ponosi pełną odpowiedzialność za obniżenie rangi Polski w Unii Europejskiej, za degradację naszej gospodarki, za brak pomysłu na rozwój gospodarczy naszego kraju, dalej sprawowała władzę. Mówiłem tu kilkakrotnie na tych konferencjach kilka miesięcy temu o różnego rodzaju słabościach państwa, które przekładają się na ogromną ilość afer, na to, że złodzieje hasają w Polsce, okradając obywateli, kpiąc sobie z wymiaru sprawiedliwości. Mamy kolejny przykład tego. Mówiliśmy kiedyś kilkakrotnie o aferze Amber Gold, gdzie okradziono wielu Polaków, a ci, którzy to czynili, byli bezkarni, ponieważ byli w dobrych relacjach z rządzącą partią Platformą Obywatelską. Dzisiaj informacje medialne porażają. Kolejna firma Parabank, która pod szyldem udzielania pożyczek zwabiła około 70 tysięcy Polaków, oferując pożyczki, ale najpierw trzeba wpłacić około 10% opłaty manipulacyjnej
kosztów na uruchomienie tej ponoć lukratywnej, opłacalnej pożyczki. Okazuje się, że ta firma nabiła w butelkę, okradła około 70 tysięcy Polaków na kwotę około 180 milionów złotych. Są prowadzone w tej chwili przeszukania w biurach tego parabanku, są poszukiwani właściciele tego parabanku, ale ja zadaję pytanie, które stawiałem również kiedyś, kiedy mówiliśmy o aferze Amber Gold. A gdzie są władze tego państwa? Czy to państwo, nasza ojczyzna ma jeszcze jakieś władze? Gdzie są służby skarbowe? Gdzie są urzędy skarbowe? Gdzie jest nadzór bankowy? Gdzie jest policja? Gdzie jest prokuratura? Że w majestacie prawa, w biały dzień pozwala się okradać obywateli. Czas, by ta skompromitowana władza odeszła. Dziękuję bardzo. Przypadło mi w udziale powiedzenie kilku słów na temat tego dokumentu, który tu mam przed sobą, a który jest projektem budżetu miasta na rok 2015, który ma być głosowany na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Dziś między innymi jeszcze po tej konferencji spotykamy się z mieszkańcami, żeby im też zaprezentować wstępnie ten dokument. Ja zadałem sobie trud przeczytania go, chociaż powiem szczerze, że autorzy tego dokumentu, pan skarbnik i tak dalej, zadali sobie również bardzo dużo trudu, żeby ten dokument był nieczytelny, ponieważ tu on składa się z całych stron, do tego powinna być dołączona lupa. Ja co prawda nie jest może niczyją winą, że mam słaby wzrok, ale nie aż tak. To jest rzeczywiście dokument i paradoksalnie, że te malutkie literki są po stronie wydatków, prawda? Czyli tego, co podlega jakiejś szczególnej analizie. To jest trochę tak jak z umowami oszustów, którzy próbują nas naciągnąć na wzięcie bardzo atrakcyjnego kredytu, gdzie najistotniejsze sprawy drobnym druczkiem. I właśnie rolę takiego drobnego druczku, myślę, w tym budżecie odgrywają te tabele z wydatkami. No ale jakoś udało mi się przez to przebrnąć. Otóż proszę Państwa, to powiem krótko. Budżet Grudziądza na rok 2015 jest typowym budżetem powyborczej katastrofy. To znaczy wybory się odbyły, czas na piękną katastrofę i z czymś takim mamy do czynienia. Przede wszystkim obraz miasta, jaki się wyłania z tego budżetu, to jest obraz miasta zamierającego, pozbawionego widoków na jakąkolwiek przyszłość. Na samym starcie przytoczę, że tu od razu, bez słowa oczywiście wytłumaczenia, budżet miasta z roku na rok traci na wartości, czy tam na wydawanych pieniądzach około 20%. Nikt nie tłumaczy, nie próbuje odpowiedzieć dlaczego. I co więcej, traci przede wszystkim na wydatkach inwestycyjnych. Trochę ma się wrażenie, jakby Grudziądz w roku 2015 był takim miastem, któremu wyciągnięto wtyczkę, prawda, z zasilaniem i zgasło światło. Zaraz podam na to przykłady. Ale zacznę może jeszcze od tego, że kiedyś, przed wielu laty, kiedy między innymi ja miałem okazję kierować tym miastem, był taki zwyczaj, że na kilka miesięcy przed budżetem prezydent miasta publikował coś, co się nazywało wtedy założeniami społeczno-gospodarczymi, ekonomicznymi do budżetu i co de facto było opisowym z określeniem strategii, jakie ma miasto. To znaczy, dokąd zmierzamy, w co będziemy inwestowali, co jest dla nas ważne, co jest nieważne i później budżet był, czy musiał być, odbiciem tych założeń. Dzisiaj się tego dawno tej praktyki już nie stosuje, nie robi. Ona nie jest oczywiście wymagana ustawowo i można by powiedzieć, że właściwie ktoś mógłby powiedzieć, że taką rolę powinien pełnić wieloletni plan finansowy. Jeżeli ktoś się zapoznał z tym planem finansowym, który jest tu, no wie, że czegoś takiego ten plan nie pełni. Te tabelki wypełnione cyframi, to właściwie określę jako sprawiają wrażenie zabawy szalonego księgowego, który bawi się w tym, aby w odpowiednie rubryki tych tabelek tak poupychać długi, które są do spłacenia, żeby tam to się wszystko w poszczególnych kolumnach
zgadzało, zupełnie nie troszcząc się o to, czy to jest racjonalne, czy nieracjonalne, a na pewno, czego w tym planie wieloletnim nie ma, to z tego niego nie dowiecie się, na przykład, jakie inwestycje miasto zamierza realizować w 2015, 16, 17, 18. Tego oczywiście nie ma, tylko jest to, że tam na przestrzeni najbliższych 20 paru lat miasto spłaci długi, które ma dzisiaj. Także jakby ten budżet jest pozbawiony przede wszystkim takiej strategicznej podstawy. Proszę Państwa, przede wszystkim zwracam uwagę na głęboki zastój inwestycyjny. Ja miałem okazję, przeczytałem ten budżet, ale zajrzałem też do budżetów w kilku innych miastach, żeby zobaczyć, czy, no, jak to wygląda na tle Polski. I powiem tak, no jest generalnie taka zasada, że miasto, które inwestuje, które się intensywnie rozwija, to wydatki inwestycyjne w jego budżecie stanowi około 34-38%. W ostatnim czasie takich miast było sporo, ponieważ no, przeżywamy ciągle ten boom unijny związany z unijnym finansowaniem, w związku z tym to inwestowanie w wielu miastach jest wysokie i są również dzisiaj miasta, które w roku 2015-16 zamierzają i utrzymują taki poziom inwestycji, mimo że jesteśmy rzeczywiście na granicy dwóch okresów finansowania. O ile 25% inwestycji traktuje się jako taki poziom zabezpieczający przed zastojem, to znaczy miasto, które 25% swoich dochodów inwestuje, jest miastem, które no, utrzymuje stan posiadania. W Grudziądzu ten wskaźnik, o którym tutaj mówię, wynosi w roku 2015 13,4%, przy czym tak naprawdę on jest poniżej 10%. Ponieważ inwestycje inwestycjom nierówne, jeżeli bliżej byście się przyjrzeli tak zwanym wydatkom inwestycyjnym, bo to są wydatki inwestycyjne i majątkowe, czyli teoretycznie takie, które przysparzają majątku gminie, ale ogromną część tych bardzo niewielkich wydatków inwestycyjnych stanowią wydatki na przykład na obejmowanie kolejnych udziałów w spółkach sportowych. No przyznacie Państwo, że choć teoretycznie jest to wydatek majątkowy, który przysparza miastu dochodów, no to wiadomo, że nie są to inwestycje, które kiedykolwiek przyniosą albo miejsca pracy, albo dodatkowe dochody i tak dalej. Po prostu miasto będzie posiadaczem kolejnych partii udziałów w spółkach klubów sportowych i de facto oznacza to po prostu finansowanie przez miasto sportu wyczynowego, prawda? Na ten cel w tym projekcie budżetu przewidziano ponad 4 miliony złotych i jest już autopoprawka, która dorzuca jakby do tego jeszcze 5 milion, prawda? Nie liczę oczywiście różnego rodzaju wydatków związanych z utrzymaniem obiektów sportowych i tak dalej. Generalnie mówię, jest pewna, że jest to pewna wskazówka, żeby charakteryzująca jakby patrzenie na Grudziądz ze strony władzy, to jest to, że na sport wydajemy ponad 17 milionów złotych, utrzymując klubom prowadzącym zawodowe, znaczy uprawiającym zawodowe dyscypliny sportowe, obiekty, prawda, i tak dalej, wykupując te udziały, czyli de facto je finansując, wprost z budżetu, bo nie mówię tu o finansowaniu ukrytym poprzez spółki, prawda, miejskie i tak dalej, więc wydaje, miasto wydaje ponad 17 milionów na sport i 7 milionów na kulturę tak zwaną, czyli na teatr, na muzea, na biblioteki, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To też coś o naszym mieście mówi. Także biorąc pod uwagę te wszystkie rzeczy, o których mówię, tak naprawdę ten wskaźnik dla Grudziądza jest poniżej 10%. Czyli to miasto po prostu inwestycyjnie umarło i rzeczywiście jak spojrzycie tutaj na te projekty, no to poza tam kończeniem tej inwestycji polegającej na dobijaniu grudziąckiej starówki, czyli remontu torowiska, tam praktycznie nie ma już żadnych znaczących, większych inwestycji. Tak jakby nagle, tak jak powiedziałem, w Grudziądzu ktoś wyłączył światło. Teraz dalej. Skoro wspomniałem o starówce.
Otóż w budżecie, który mamy przed sobą, jeżeli Państwo, ktoś z Państwa to czytał, zupełnie jakby tego problemu nie zauważono. Tu stanówki nie ma. Wiadomo, że prowadzona w sposób taki, jaki jest prowadzona inwestycja, praktycznie przez ostatnie 2 lata doprowadziła do śmierci śródmieścia Grudziądza, do śmierci handlu, usług i wszelkiej działalności prowadzonej na tym terenie. Dzisiaj inwestycja jest dalej nieskończona, mimo że termin upłynął 31 grudnia. Dzisiaj się mówi o tym, że potrzeba kilku ciepłych miesięcy, więc jak się spodziewam, doczekamy lata. I to, co mówiliśmy wiele razy podczas kampanii wyborczej, że odwrócenie tej tendencji wymaga, żeby w śródmieście w ciągu najbliższych kilku lat zainwestować kilkadziesiąt milionów złotych. Uważam, że w tym budżecie nakłady na rewitalizację czy odtwarzanie tej substancji śródmiejskiej Grudziądza w pierwszym roku nakładów powinny wynieść co najmniej 10-12 milionów. Tak naprawdę nie ma tu w tym budżecie tego tematu w ogóle, nie ma na ten cel ani grosza. Dalej, gdzie są grudziąckie solarki? Ja nie będę przypominał całego otoczki, bo wiele razy o tym mówiliśmy. Otóż, jak Państwo wiedzą, no teraz odbywają się gwałtowne poszukiwania prezesa. To jest największy problem grudziąckich solarek. Tutaj oczywiście nie ma żadnych pieniędzy tak naprawdę na jakikolwiek pomysł z tym związany, ale ja się nie dziwię również temu, dlaczego nie ma chętnych do bycia prezesem, ponieważ uważam, że każda osoba, która by się zgłosiła dzisiaj do tego konkursu, no, byłaby od razu osobą nieodpowiedzialną. No ponieważ jeżeli szukamy prezesa, no to szukamy kogoś, kto przedstawi nam najlepszą koncepcję na realizację tego, czego po nim oczekujemy. A czego właśnie oczekujemy? Otóż w tym budżecie na pewno nie znajdą Państwo odpowiedzi na to pytanie i nie znajdziecie jej nigdzie, bo my do dziś nie wiemy, czy my szukamy menadżera, który potrafi z tych solarek zrobić w ciągu kilku lat potężne przedsięwzięcie uzdrowiskowe, które zmieni charakter tego miasta, czy my szukamy w tym konkursie kierownika klubu fitness. Tego nikt nie wie. No i jak można się do takiego konkursu zgłosić? No bo przecież ten ewentualny kandydat powinien się najpierw zgłosić do tego, który konkurs ogłosił, dostać od niego papiery, czego się od niego wymaga i dopiero wtedy przedstawić jakąkolwiek koncepcję. No to, że czegoś takiego nie można dzisiaj przygotować, to o tym świadczy też ten budżet, gdzie no nie ma ani B, ani B, ani złotówki na temat tego, co z tymi solankami należałoby zrobić. Także no, nie dziwię się i myślę, że każdy, kto się tego prezesowania podejmie, no, jakby na starcie będzie skazany na niepowodzenie, ponieważ okaże się niepoważny. Dalej, kolejna sprawa, skoro jesteśmy jeszcze przy solankach, to króciutka dygresja. Proszę Państwa, od kilku lat Grudziądzano, ale również radny poprzedniej kadencji, tej kadencji, wmawia się, że w ogóle mówienie o uzdrowiskowości Grudziądza jest bez sensu, że dzisiaj załatwienie statusu uzdrowiska jest wykluczone, niemożliwe i tak dalej. I najdziwniejsze, że powtarzanie tego, to jest taka trochę goebbelsowska metoda, ale przyniosło skutek, bo ja to słyszę dzisiaj ze strony skądinąd bardzo dobrze do Grudziądza nastawionych ludzi, ze strony radnych obecnej i poprzedniej kadencji, którzy mówią: Andrzej, naprawdę, to uzdrowisko nie wchodzi w rachubę, bo to już było sprawdzane tam, prawda, i tak dalej. Otóż, proszę Państwa, daję Wam przykład. Sprzed, no nie wiem, kilku tygodni, trzech bodajże. Tu mamy rozporządzenie prezesa Rady Ministrów i dwa słowa. Otóż ukazało się właśnie o rozporządzenie, które uznało za obszar ochrony uzdrowiskowej miasto Frombork. I ja pozwoliłem sobie podzwonić trochę, żeby się dowiedzieć czegoś więcej. Otóż okazuje się, że Frombork no, leży gdzie leży, jest miastem jakim jest, każdy to wie. Dysponują też tam od kilku lat, kilka lat temu znaleziono tam ciepłe źródła, ale powiem Wam szczerze, nie umywają się do naszych ani pod względem termiczności, nie mówiąc o
składzie tego, tej solarki. No i bodajże w roku 2010 Fromburg wystąpił, rozpoczął starania o nadanie tego statusu. Tu są wymienione wymagania, które spełnił. Myślę, że żadne z tych wymagań nie przekracza możliwości Grudziądza, gdyby ktokolwiek to podjął. I tak jak widzicie, minęły 4 lata i pierwszy ten etap, jakim jest właśnie uznanie jakiegoś terenu za obszar ochrony uzdrowiskowej, jest spełniony. No i tu są oczywiście konsekwencje, które z tego wynikają. Otóż teraz będzie można tam realizować budowę zakładów leczniczych, uzdrowiskowych z infrastrukturą, spełnia wymagania środowiskowe określone w przepisach o ochronie środowiska i tak dalej, i tak dalej. I za tym oczywiście idą zupełnie nowe możliwości tego miasta. I niech nikt mi nie powtarza i nie próbuje wmówić, że Grudziądz, który miał na to zdecydowanie więcej czasu, czegoś takiego zrealizować nie mógł. To jest trochę tak jak z Uniejowym, który startował razem z nami. U nas dzisiaj mamy jedno wielkie zero, w Uniejowie potężne, wielkie termy, w którym przyjmują milion turystów w Polsce. I tak jest też z uzdrowiskowością Grudziądza. Dalej, proszę Państwa, kolejna sprawa. Też mówiąca coś o charakterze tego budżetu. Otóż w lipcu tego roku kończy się pierwsza umowa na wywóz odpadów komunalnych, ta, która trwała 2 lata. Ja pomijam, już nie będę wracał do oceny tej umowy, czy ona była dobra, czy zła i jakie tam były błędy popełnione. Natomiast no, jedno jest pewne, dzisiaj po 2 latach nie możemy mówić, że czegokolwiek nie wiemy. Funkcjonuje to 2 lata, właściwie wszystko można było sparametryzować, zmierzyć, przemyśleć, uzgodnić, prawda, i tak dalej. No i należałoby oczekiwać, że w tym budżecie znajdziemy też dowód na to, że coś taka praca została wykonana. Otóż absolutnie nie. Nie ma tu żadnego pomysłu na nową gospodarkę odpadami, nie ma żadnego pomysłu na to, że być może należy zmienić zasady w ogóle funkcjonowania tego całego układu po wybudowaniu tego Mercedesa, rzeczywiście, jakim jest nowy węzeł segregacji odpadów, o czym wielokrotnie mówiliśmy, no i doprowadzenia do tego, żeby Grudziądzowie nie byli łupieni do gołej skóry, ponieważ mamy jedne z najdroższych śmieci w Polsce. I oczywiście nie ma na to śladu, jeżeli zajrzycie tutaj, to się okaże, że na gospodarkę odpadami prostym takim księgowym zabiegiem, to nie wymaga żadnej analizy, po prostu przepisano wydatki takie, jakie poniesiono z tytułu poprzedniej umowy na kolejne lata. No i tego należy się oczekiwać. Także proszę Państwa, no, w tej chwili przygotowujemy szczegółowo taką ocenę tego budżetu. Będę tutaj rekomendował kolegom i radnym, którzy zechcą to podzielić, żeśmy po prostu głosowali przeciwko temu budżetowi, ale muszę powiedzieć jedno, no jest to budżet naprawdę miasta, które zabiera. Budżet kompletnie nierozwojowy, nieinwestycyjny. Jedynym jego skutkiem no może to być to, co obserwujemy od jakiegoś czasu, kiedy były jednak, co by nie powiedzieć, lepsze budżety, to znaczy bardziej inwestycyjne. To znaczy jedynym skutkiem tego budżetu może być masowa emigracja Grudziądza, ucieczka młodych ludzi, którzy szukają pracy w innych miastach i ucieczka za granicę, o czym wielokrotnie mówiliśmy, że w Grudziądzu przybiera rozmiary zdecydowanie większe niż w innych miastach. My tu w trakcie przygotowywania tej opinii ja starałem się prowadzić też korespondencję z mieszkańcami. Mamy też dużo takich szczegółowych pytań, które starałem się teraz Państwu tutaj w paru słowach przekazać. Znaczy jeszcze odniosę się, uzupełniając, jak gdyby w pewnym sensie budżet oczywiście źle skonstruowany, nie zaspokajający w żaden sposób podstawowych potrzeb mieszkańców.
Zwrócę uwagę chociażby na kwestię, która w dalszym ciągu nie została, do której pan prezydent jak gdyby nie podchodzi zbyt poważnie, dlatego że mówi o sprzedaży mieszkań przy ulicy Liberta i Żeromskiego. Wiemy doskonale, że cała ścieżka prawna została praktycznie prawie że wyczerpana, poza kasacją, która też jest możliwa i o którą pan prezydent zabiega, którą chce złożyć, a która naszym zdaniem już mija się z celem, jest bez sensu, dlatego że uchwała Sądu Najwyższego w zasadzie jest obligatoryjna, ona w sposób bezwzględny wyjaśnia i mówi o tym, że sprzedaż budynków TBS-u była niedopuszczalna, a ma to też ścisły związek z finansami, które powinniśmy zaplanować na rok 2015, dlatego że powinniśmy już tą sprawę w trybie w zasadzie przyspieszonym rozwiązać, ażeby uspokoić tą dużą grupę ludzi, bo przypomnę, że dotyczy to raptem do prawie 300 osób, które mieszkają na osiedlu chełmińskim, które są dzisiaj poszkodowane i które powinny mieć docelowo tą sprawę rozwiązaną, a miasto powinno zwrócić wszelkie kwestie finansowe, wszelkie koszty związane z zakupem tych budynków, z poniesionymi kosztami inwestycyjnymi, ale też z pewnym zadośćuczynieniem względem tych mieszkańców, którzy ponieśli największe szkody, nie tylko finansowe, ale także zdrowotne. Jeżeli chodzi o perspektywę najbliższą, też o politykę spójności unijnej, o olbrzymie pieniądze, które są przeznaczone na inwestowanie w Polsce, wiem, że to kwota 80 miliardów euro, która jest przeznaczona na wszystkie województwa. Jeżeli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, to 2 miliardy euro na lata 2014-2020. Oczywiście Grudziądza praktycznie tutaj w tym wymiarze także nie mamy nic do powiedzenia, nie przygotowaliśmy nic konkretnego. Grudziądz nie ma żadnej alternatywy rozwoju, żadnych konkretów, żadnych wielkich rzeczy, które mogłyby zmienić losy tego miasta. Proszę Państwa, jeżeli pozwolicie, jeszcze uzupełnię, ponieważ ten budżet jest w ogóle dosyć kuriozalny, bo oczywiście coś takiego jak nadwyżka w budżecie jest czymś spotykanym, przy czym jest najczęściej nadwyżka w wykonaniu budżetu, dosyć rzadko się to spotyka w planowaniu nadwyżek, ale to też się zdarza, niekiedy, zaraz powiem w jakiej sytuacji. Natomiast w przypadku Grudziądza, w momencie kiedy mamy potężne topnięcie w budżecie, to znaczy budżet rok do roku jest niższy o 20%, to chyba się nie zdarzyło w ciągu ostatnich 25 lat, ja nie pamiętam takiego budżetu, żeby budżet rok do roku był niższy. A już niższe o 20% to jest w ogóle niespotykane. Kiedy mamy kompletną zapaść inwestycyjną, pokazujemy budżet z tak zwaną nadwyżką. No i teraz można się zastanowić, ludzie, no nic nie inwestujecie, żadnych inwestycji, które miałyby, nie wiem, podnieść potencjał dochodowy miasta, czy stworzyć miejsca pracy i tak dalej, to znaczy, że po prostu no, chyba nie macie pomysłu na to, co z tymi pieniędzmi zrobić, jak je wydać. Oczywiście tak też nie jest w przypadku Grudziądza, ponieważ ta nadwyżka, ona jest poniekąd dowodem no bezradności i braku projektów, no i, ale jest też pewną asekuracją przed konsekwencjami tego, co robiono w latach minionych. I ta nadwyżka, i przede wszystkim potężne rezerwy rzędu 10 milionów złotych, być może ich klasyfikacja ostatecznie w stosunku do projektu się zmieni, bo z tego co wiem, to zgłaszała tam pewne uwagi co do takiego zaklasyfikowania tych prawie 10 milionów złotych Regionalna Izba Obrachunkowa, to są wszystko pieniądze przygotowywane na wypadek do kompletnej katastrofy finansowej tego miasta, głównie poprzez niewypłacalność bardzo zadłużonego szpitala. Tu 10 milionów na jakby asekurowanie tej sytuacji jest wprost wpisane w ten budżet, a obawiam się, że będą to również pieniądze niewystarczające. No i teraz mówię, proszę Państwa, przyjrzyjcie się tytułom inwestycyjnym. Ja rozumiem, jest nowa perspektywa, się rozpoczyna i tak dalej, ale zadałem sobie trud, żeby zobaczyć w Toruniu. Toruń ma całą listę zadań inwestycyjnych, na które ma przygotowane i o które się ubiega o ich sfinansowanie, na które ma przygotowane własne środki i oczywiście nie ma ciągle decyzji o tym, jakie finansowanie z Unii Europejskiej
dostanie. Natomiast Grudziądz z tym się różni, że takich projektów nie ma. Tu nie znajdziecie jednego projektu. Tu mówię, największa inwestycja to jest to torowisko, które się kończy, i jakieś drobne wydawane na resztkówkę trasy średnicowej i nic ponadto. I pamiętajmy, proszę Państwa, że w ostatnich latach, poza jedyną w mojej ocenie inwestycją, o której możemy powiedzieć, że miała cel na celu podniesienie możliwości Grudziądza, zwiększenie jego szans rozwojowych i tak dalej, czyli budowa trasy średnicowej i połączenia z autostradą, pozostałe inwestycje, na które wydano ponad 100 milionów złotych, są kompletnie inwestycjami, które nie przyniosły miastu i nie przyniosą żadnej realnej korzyści. Nie stworzą nowych miejsc pracy, nie przysporzą miastu, nie podniosą potencjału dochodowego. Góra Zamkowa, park, za 40 milionów marina, za 70 milionów przebudowany tramwaj. To są inwestycje, które nie przyczynią się, nie dadzą Grudziądzowi jednego miejsca pracy i nie przyczynią się do jakby nowych szans dla tego miasta. Co więcej, w wielu przypadkach będą źródłem dodatkowych kosztów, co z kolei to już też w tym budżecie zaczyna być widoczne. I ja nie znam, ja nie wiem, nie, albo w ogóle nie umiem tak myśleć, jak wydaje się myślą władze Grudziądza, ponieważ, proszę Państwa, robienie inwestycji, dla których nie przewiduje się żadnego czasu czy żadnej stopy zwrotu, które wydanie 100 milionów złotych po to, żeby wygenerować kolejne koszty dla miasta, to ja nie znam osobiście takiego inwestora, który by z taką logiką się posługiwał. A z czymś takim mamy do czynienia. Konsekwencje już są dzisiaj widoczne, bo sygnał, który padł akurat w informacjach przekazanych w programie w telewizji kablowej, którą przedstawił pan skarbnik o tym, że Grudziądzka Marina ma zostać oddana jak gdyby operatorowi zewnętrznemu w trybie bezprzetargowym, nawet na 20 lat. Oczywiście tam też nie kwestionuje się udział miasta, który jest prawie że niezbędny i konieczny w zakresie utrzymania tego obiektu. No, naszym zdaniem, w mojej ocenie, całkowicie mija się to z jakąkolwiek ideą gospodarności, zarządzania. No, chciałbym podkreślić, że nie zrobiono tutaj w tym przypadku akurat żadnego biznesplanu, podstawowego biznesplanu, który by określił zakres korzyści, wydatków i tak dalej. W konkretnej perspektywie. I tak jak tutaj pan Andrzej Wiśniewski powiedział, że to planowanie no, jest niestety ale godne pożałowania. Dobrze, proszę Państwa, proponuję tak, aby zakończyć temat budżetu miasta, prosimy o pytania. Pojawiła się ostatnio informacja odnośnie byłego już prezesa Solanek. W KRS-ie widnieje nazwisko niesamowicie zbieżne właśnie z jego. Wiedzą coś Państwo na ten temat? Czy on będzie teraz pracował w nowej firmie? I na czym właśnie miało polegać to jego rzekome wyrzucenie, skoro on już, może nie dosłownie, ale ma nowy etat? Lub ktoś z jego rodziny jest członkiem kapitałowym nowo powstałej spółki z o.o. Myślę, że to dosyć luźno wiąże się z tematyką budżetową, ale ja już gdzieś odpowiadałem. No była tu mowa o Solankach przed chwilą. Bo to jest niejako konkurencja również dla istniejącego podmiotu, którym jest miasto. Odpowiadałem już na ten temat, że jakkolwiek zupełnie nie wierzę, aby powodem wyrzucenia prezesa po 8 latach, czy tam po 7 latach, było to, że nie ma on żadnego pomysłu. On nie miał go 7 lat temu i 6 i 5 lat temu i nie ma go oczywiście dzisiaj, to jest jasne, ale nie to było powodem. Uważam, że powód był zupełnie inny i być może to, o czym pan mówi, to jest ten prawdziwy powód, dla którego prezydent Malinowski zdecydował się na wyrzucenie prezesa, ale no, trudno mi na ten temat się wypowiadać, bo mówiąc szczerze, za mało wiem, a to, o czym pan mówi, no myślę, że tu nic nie jest przypadkowe i ta zbieżność nazwisk i to, że powstaje konkurencyjny
obiekt, natomiast ja sam osobiście nie mam żadnych informacji o tym, jak naprawdę wyglądają powiązania pana prezesa, także na ten temat trudno mi się wypowiadać, ale myślę, że warto byłoby może przy jakiejś okazji zapytać pana prezydenta Wileńskiego o prawdziwe powody zwolnienia i być może od niego taką odpowiedź otrzymamy. Odnośnie finansowania spółek sportowych, są takie orzeczenia NSA, w których zarzucono miastom, dokładnie w tej chwili nie przytoczę tutaj konkretnie jakiemu miastu, że środki publiczne nie mogą być wydawane na sport komercyjny. Czyli mogą być dofinansowane różnego typu spółki sportowe, ale o nie o charakterze komercyjnym. Czy państwo próbowali ze swoimi prawnikami przebrnąć przez ten temat i może w jakiś sposób poruszyć tą sprawę? Bo mają państwo odpowiednie instrumenty, mają państwo wsparcie prawne. No sami też jako radni w tym temacie powinni podejmować różnego typu inicjatywy. No, ja szczerze, że to jest... Co prawda orzeczenia NSA nie są, że tak powiem, zobowiązujące w stosunku do innych tego typu orzeczeń, czyli nie jest to tak wykładnie jak w przypadku Sądu Najwyższego, natomiast jest to pewna szansa na wprowadzenie jakichś korekt w działalności miasta w tym względzie, a podejmowali państwo temat, że jest to znacząca, właśnie tutaj pan mówił przed chwilą, kwota, jeżeli chodzi o inwestycje, właśnie zakup kolejnych kapitałowych udziałów w spółkach sportowych. No właśnie, myślę, że to są po prostu próby, taka ekwilibrystyka i gimnastykowanie się. Myślę, że Grudziądz ma tu spory wkład w tym, jak obchodzić przepisy, prawo i tak dalej. I jak finansować sport wyczynowy, udając, że się go nie finansuje. I tworzenie tych spółek, i wchodzenie tam miasta, i wykupywanie tych udziałów i tak dalej, to jest wszystko formą jakby obchodzenia czy unikania oskarżenia o wprost o finansowanie sportu wyczynowego. No myślę, że inne miasta tego nie robią, albo nie robią przynajmniej w takiej skali. No w momencie, kiedy próbował to zrobić Wrocław ze Śląskiem, Wrocław przecież miasto dużo, dużo bardziej potężne, podniosła się taka wrzawa, że nawet zdawałoby się bardzo mocny w tym mieście prezydent Dutkiewicz się wycofał. My oczywiście też to analizujemy, ale sprawa oczywiście, jak to zwykle bywa, nie jest jednoznaczna i prosta i wymagałaby prawdopodobnie miesięcy walki. Jeżeli będzie potrzeba, to będziemy oczywiście starali się dojść do prawdy. Natomiast myślę, że być może niedługo doczekamy się interesujących precedensów w związku z sytuacją Korony Kielce, ponieważ tam mamy sytuację, uważam, dużo bardziej czystą niż u nas, a jednak wzbudzającą bardzo liczne wątpliwości takiej właśnie natury prawnej, ponieważ tam miasto zdecydowało się, czy kierując się względami prawa, odmówiło finansowania tego klubu i być może przy tej okazji doczekamy się jakichś takich orzeczeń sądowych, które też wyjaśnią to, czy jest to możliwe, czy jest to legalne w Grudziądzu. Ale pomijając wszystko, proszę państwa, jakby to nie wyglądało, przy całej sympatii dla sportu grudziądzkiego, dla Olimpii, dla GKM-u, proszę państwa, na dłuższą metę finansowanie sportu wyczynowego z podatków, z pieniędzy podatników jest po prostu nie tylko nielogiczne, jest ekonomicznie szkodliwe, ale jest ono po prostu nieetyczne. No, jest to, tego się nigdzie na świecie nie robi. Ja rozumiem przypadki, kiedy miasto w dramatycznej sytuacji przychodzi z chwilową pomocą dla klubu sportowego, ale nie może się to zmienić w utrzymywanie komercyjnej, bądź co bądź, działalności sportowej z pieniędzy zabieranych mieszkańcom Grudziądza w postaci podatków, opłat lokalnych, w cenach wody, w cenach innych usług komunalnych. No jest to po prostu niedopuszczalne na dłuższą metę.
Będziemy się temu bardzo wyraźnie przyglądać. Sugerowaliśmy nawet ostatnio, no wiemy, że jest tu duża mobilizacja, żeby nam to uniemożliwić, ale myślę, że znajdziemy sposób na to, aby skontrolować spółki komunalne i sposób transferu pieniędzy między spółkami komunalnymi a klubami sportowymi, ponieważ uważamy, że to również odbywa się na granicy prawa. I to już właśnie może ciągnąć jeszcze ten wątek tutaj komisji rewizyjnej, bo chyba pan do niej nawiązał. Będą nowi członkowie tej komisji. Czy znowu nie będzie mniejszości i możliwości forsowania różnego typu właśnie kontroli, o których pan przed chwilą wspomniał? To pierwsza rzecz. A druga rzecz, w takim mieście Toruniu, o którym pan właśnie wspomniał, jest zwyczaj, że zawsze z nowym budżetem miasto, zarząd zwołuje konferencje prasowe i przedstawia go dziennikarzom. U nas takiego zwyczaju nie ma. Czy to błąd? Można zadać wtedy pytania, ewentualnie jakieś konkretne wnioski sformułować. U nas taki zwyczaj, no niestety, nie było żadnej informacji. Ale... znaczy ja trudno mi odpowiadać, no bo rozumiem, że za to odpowiada władza w mieście. Ja przede wszystkim uważam, że od paru miesięcy powinniśmy jako mieszkańcy Grudziądza, nie jako radni, w jakiś sposób uczestniczyć w tworzeniu tego budżetu. Ja w formie jakichś konsultacji i tak dalej. Z tego co wiem, no nic takiego się nie odbyło. Być może jakaś prezentacja, chociaż chyba też nie było zwyczaju, że po uchwaleniu budżetu zechce się go nam w jakiś sposób zaprezentować. Natomiast takiego zwyczaju nie było. Ja przypomnę, że w poprzednich kadencjach, jak chcieliśmy się czegokolwiek dowiedzieć, czy chcieliśmy się dopytać, no to społeczeństwo musiało niemal za uszy wyciągnąć pana skarbnika z urzędu, żeby zechciał na, chociażby na ruchu na Grudziądza, jak to miało miejsce, co zresztą zrobił, przyznaję, no odpowiedzieć na nasze pytania dotyczące sytuacji finansowej miasta i tak dalej. Natomiast dlaczego takiej praktyki nie ma, no to nie my będziemy odpowiadali. My natomiast jako opozycja, tak jak powiedziałem, jakby opinie na temat tego budżetu od jakiegoś czasu zbieramy. One się złożą na naszą opinię, którą przygotujemy na sesję Rady Miejskiej. No i między innymi dzisiejsze spotkanie, jakie mamy o 17 w cechu rzemiosł różnych, jest również z mieszkańcami Grudziądza, jest również poświęcone temu budżetowi. Czyli jak widać, no my tego typu konsultacje robimy, my tego typu rozmowy staramy się zainicjować, natomiast... A co z tą komisją rewizyjną? Bo tutaj nowi radni, którzy zostaną powołani, zainicjowali, że właśnie interesuje ich praca w tej komisji i znowu straci opozycja większość. No to jest, ja myślę tak, no i tak ważne jest to, ja nigdy... No chyba, że cała opozycja wstąpi do tej komisji rewizyjnej. No, może przewidujecie państwo taki fortel? Czy mechanizm jest taki, że jeżeli opozycja ma automatycznie większość, to radni Platformy zwiększają skład komisji rewizyjnej, no i automatycznie jedna osoba lub też dwie przychodzą z innych komisji do komisji rewizyjnej. Więc proszę pamiętać o tym, że z wyjątkiem pewnego okresu czasu, gdzie faktycznie mieliśmy większość, bardzo krótko, gdzie torpedowano innymi sposobami pewne rzeczy już na sesjach, to zawsze było tak, że Platforma Obywatelska w komisji rewizyjnej ma przewagę. Ja myślę, że to, o czym pan mówi, bo ja szczerze mówiąc nie słyszałem o tym, ale tak na pewno jest. W jednym z wywiadów tak dla jednej z gazet było. Więc ja myślę, że to jest efekt no, pierwszego posiedzenia komisji rewizyjnej, kiedy nagle okazało się, że być może ta komisja rewizyjna nie będzie taka, jaka była w minionej kadencji, prawda? Że i to jest reakcja na to, że w związku z tym trzeba ją, że tak powiem, wzmocnić. Ja myślę, że to naszego postępowania tylko dowodzi po prostu rzeczywistych intencji władzy. Natomiast naszego postępowania to nie zmieni. My będziemy starali się w ramach tej komisji, w ramach Rady Miejskiej robić to, co do nas należy, na ile będzie to możliwe, a jeżeli nie będzie możliwe, to będziemy prezentowali to mieszkańcom Grudziądza w sposób i taki, jaki uznamy za najwłaściwszy, między innymi docierając do nich poprzez spotkania, poprzez zapraszanie chociażby tu, jeżeli pan poseł nam użyczy miejsca, więc myślę, że jakoś sobie z tym poradzimy. Ja może tylko dodam na podsumowanie tego wątku z komisją rewizyjną.
Otóż jest to ważne narzędzie, jeżeli chodzi o odbiór społeczny, jak również i pracę radnych. I zapraszamy mieszkańców Grudziądza, tych, którzy są zainteresowani, mają pomysły na Grudziądz, widzą niedoskonałości, widzą problemy. Tutaj do nas, do biura poselskiego pana posła Krzysztofa Ardanowskiego, aby się z tymi problemami dzielić. Natomiast na pewno nasi radni każdą sprawą zajmą się dogłębnie i wykorzystują bądź to interpelacje radnego, czy stawiając właśnie sprawy na komisje rewizyjne, czy wywołując temat doraźnej kontroli, będziemy próbowali wpływać na realizację i ewentualnie eliminowanie problemów, które będą zgłaszane przez mieszkańców. Także jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszamy. Znaczy, panie redaktorze, jeszcze pozwolę sobie na taki mały komentarz a propos spółek sportowych, ponieważ one powstały w poprzedniej kadencji, ale proszę też pamiętać, że my jako klub radnych PiS RDG ostrzegaliśmy przed tym, że co roku będą konsekwencje finansowe coraz większe. I to się tylko, Andrzej tutaj wspomniał o 5 milionach, ale tak naprawdę zaczynało się od prawie 3 czy ponad 3. I dokładnie z roku na rok te kwoty się zwiększają, chociaż obiecano nam, że powstanie spółek sportowych, właściwie tworzone są po to, aby zwiększyć finansowanie sportu grudziądzkiego przez sponsorów. To miała być możliwość poszukiwania poprzez już konkretne spółki sponsorów, aby jak najmniejsze finansowanie było ze strony miasta, a jak największe ze sponsorów. Sytuacja jest, proszę państwa, zupełnie odwrotna. Finansowanie miasta jest coraz większe. Więc tak jak powiedziałem, ostrzegaliśmy przed tym, no, nasze tutaj obawy się potwierdzają. Z roku na rok te kwoty są coraz większe. Proszę państwa, jeszcze jedna rzecz. My dzisiaj tylko chcemy to zasygnalizować, ponieważ tydzień temu na wspólnym posiedzeniu komisji grupa naszych radnych złożyła projekt inicjatywy uchwałodawczej, który ma polegać na tym, by zmienić, dokonać zmian w regulaminie Rady Miejskiej. Między innymi chodziło nam przede wszystkim o tam pewien taki zapis dotyczący inicjatywy uchwałodawczej. Proszę państwa, my w kampanii wyborczej mówiliśmy o tym, że chcemy, aby jak największa grupa obywateli, mieszkańców zaangażowała się w sprawy naszego miasta, aby uspołecznić pewne działania. Natomiast w regulaminie bardzo mocno to mieszkańcom utrudniono, ponieważ istniał próg nie do przejścia, można powiedzieć, gdzie trzeba było zebrać 5000 podpisów, żeby taką inicjatywę uchwałodawczą złożyć do przewodniczącego Rady Miejskiej. My w naszej propozycji, w naszym projekcie uchwały proponujemy zmniejszyć liczbę mieszkańców, którzy mają się podpisać pod inicjatywą uchwałodawczą, pod takim projektem, do 150 osób. Więc mamy nadzieję, że to się uda zrealizować. Zachęcamy wszystkich radnych do tego, aby ten projekt poprzeć. Chcemy, aby również radni, także i Platformy Obywatelskiej, zwrócili na niego uwagę. Tym bardziej, że ten projekt będzie procedowany w najbliższym czasie, bo nie chcemy go zgłosić już teraz na tą najbliższą sesję, ale dopiero w lutym. Mam nadzieję, że będą komisje, będą spotkania, będzie go jeszcze można przeanalizować i ten projekt zyska poparcie. Tym bardziej, proszę państwa, że nie ma takiego miasta w Polsce, który ma taki duży próg. W innych miastach w Polsce, najbliższych nam miastach, czy to w Bydgoszczy, czy to w Toruniu, w Gdańsku, w Inowrocławiu, te progi są o wiele mniejsze. My w naszym uzasadnieniu wspomnieliśmy o tym, że w Bydgoszczy jest 1000 osób potrzebnych do podpisania, w Gdańsku 2000, w Inowrocławiu 1000, w Warszawie 1%, to jest około 700 tak jakby mieszkańców. Relatywnie 700 mieszkańców w Warszawie. W Toruniu, proszę państwa, więc mieście najbliżej 150, Wrocławek 100. Więc chyba nie ma powodu, żeby Grudziądz miał próg 5000 głosów. Zależy nam na tym, aby mieszkańcy też mieli prawo inicjowania. Tym bardziej, proszę państwa, że to nie jest żadna decyzja. To dopiero wpłynie do Rady, dopiero wpłynie na poszczególne komisje, a i tak ostatecznie radni będą musieli tym projektem się zająć. Więc nie ma żadnego powodu, aby tak duży próg występował. Myślę, że do tego projektu będziemy jeszcze na pewno nie raz wracać, a przede wszystkim zachęcać do tego, aby udało się go zrealizować i aby uchwałą Rady Miejskiej on został zaakceptowany. Tu jeszcze może dodam, że ta zmiana dotyczy właściwie dwóch punktów paragrafu 25. Jedna dotyczy
tego, czy mówił Sławek, czyli tych 150 głosów zmiany z 5000 i druga, która przyznaje inicjatywę uchwałodawczą każdemu radnemu, pojedynczemu radnemu. Wyszliśmy z takiego założenia, że właściwie radny ma bardzo mocny mandat obywatelski, że za każdym radnym, niezależnie od tego, że reprezentuje wszystkich mieszkańców Grudziądza, stoi zawsze kilkuset mieszkańców, którzy głosowali wprost na niego, prawda? W związku z tym to jest jakby ta grupa, która stoi za każdą inicjatywą przygotowaną przez radnego. I tym bardziej, że jest to praktyka dosyć częsta w polskich miastach, że jest stosowana, między innymi podam tu w Poznaniu i we Włocławku. Jest tak, że każdy radny ma inicjatywę uchwałodawczą. Proponujemy, żeby tak było również w Grudziądzu, bo myślę, proszę Państwa, że mamy głęboki niedobór, nie tylko w Grudziądzu, to znaczy w całej Polsce, do takiego obywatelskiego zaangażowania. Te ostatnie 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej to jest okres, kiedy skutecznie aktywność obywatelską skutecznie niszczono, mówiąc, nie zajmujcie się polityką, prawda, my będziemy to robili za Was i tak dalej. I myślę, że przed nami jest bardzo żmudny i trudny proces odbudowy tego obywatelskiego zaangażowania i temu i jedna i druga zmiana, którą proponujemy, ma służyć. Jeszcze takie może pytanie odnośnie klubu PiS w Radzie Miejskiej. Czy porozumieli się Państwo już jakoś i ten klub w pełnej formie zaczyna funkcjonować, czy nadal istnieje konflikt? No, proszę Państwa, klub, tak jak powiedziałem, został powołany zgodnie z prawem, uczestniczyło w jego powołaniu 8 osób wybranych z listy Prawa i Sprawiedliwości. Klub, zostały powołane władze tego klubu, ja jestem jego przewodniczącym i sprawa od strony formalnej tak wygląda. Natomiast oczywiście nie ukrywamy, że zaraz na początku doszło do poważnego konfliktu w tym klubie i ten konflikt musimy rozwiązać. Jak dotąd nam się to nie udało, być może będziemy musieli skorzystać tutaj z jakiejś formy mediacji, być może zwrócimy się o nią do parlamentarzystów, ale no, uważamy, że jakby nie było, jest to jednak wewnętrzna sprawa klubu Prawa i Sprawiedliwości i my musimy ją wewnątrz tego klubu rozwiązać. Natomiast wychodzimy z założenia, że klub istnieje, ma legalnie wybrane w demokratycznym głosowaniu władze i tyle. Pozwólcie Państwo na kilka zdań. Muszą skończyć się i to jest zalecenie Prawa i Sprawiedliwości dotyczące wszystkich członków PiS-u. Jakieś niesnaski, jakieś różnego rodzaju, czasami nawet i uzasadnione wzajemne pretensje. Przed nami w 2015 roku są dwa historyczne, super ważne wydarzenia. To są wybory prezydenckie i może najważniejsze od 25 lat wybory parlamentarne. Nie może być sytuacji takiej, że nie będziemy mieli pewności jako Prawo i Sprawiedliwość, czy struktury poszczególnych okręgów, miast, powiatów zaangażują się, czy też nie w tę aktywność. Jako przykład chcę podać wydarzenie z ubiegłego tygodnia. Została przesądzona i przecięta sprawa struktur Prawa i Sprawiedliwości w Toruniu, która po odejściu pana posła Zbigniewa Giżyńskiego była też strukturą, którą nie do końca było wiadomo, czy jest to personalna struktura pana posła Giżyńskiego, czy to jest struktura, która będzie realizowała decyzje kierownictwa partii. To są zbyt poważne rzeczy, byśmy mogli sobie pozwolić na w dalszym ciągu jakąś niejasność, dlatego Komitet Polityczny, a mówiąc wprost, prezes Kaczyński zadecydował, że czasowo kierować strukturą toruńską będzie pełnomocnik okręgowy, który ma dodatkowy obowiązek i ciężar, bo to nie jest wcale łatwa sprawa, będzie poseł Łukasz Zbonikowski, będzie kierował również strukturą toruńską. Do czasu wyłonienia kogoś z Torunia pochodzącego, to on właśnie będzie kierował, ponieważ, jeszcze raz mówię, sprawą zasadniczą jest sprawność w przeprowadzeniu wyborów, przede wszystkim prezydenta, wyborów, które będą w maju. Mamy znakomitego kandydata. Andrzej Duda jest człowiekiem
i niezwykłej kultury, człowiekiem bardzo dobrze wykształconym, jest wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego, Parlamentu Europejskiego, był ministrem zarówno w rządzie konstytucyjnym, jak i u Lecha Kaczyńskiego, ma wszelkie kwalifikacje, by zostać prezydentem Rzeczpospolitej, nie popełniać tylu gaf, jak czyni to obecny prezydent. Dlatego jestem przekonany, że wszyscy włączą się, wszyscy również, którzy angażowali się w wyborach samorządowych, włączą się w te wybory, które są dla nas ważne. Jeżeli będą jakieś problemy, to wspólnie z przewodniczącą struktur grudziąckich, z panią Marzeną Graf, te problemy będą rozwiązywane. Jeżeli będzie potrzeba interwencja zewnętrzna, to taka interwencja zewnętrzna będzie. Nie można zajmować się dalej sobą, bo wielkie sprawy przed nami.